Parlamentarzyści o Polskim Ładzie. Marszałkowie i prezydent w przyszłym muzeum. W Radomiu powstała kamienica spotkań. Katarzyna Kurek, witam w środę 26 maja i zapraszam na informacje. Niższe podatki, mieszkanie bez wkładu własnego, dom do 70 metrów kwadratowych bez formalności czy emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To główne założenia Polskiego Ładu, o których mówili parlamentarzyści i europarlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z głównych fundamentów zmian wynikających z Nowego Ładu jest obniżenie podatków dla Polaków. Prawo i Sprawiedliwość proponuje m.in. zerowy podatek przy płacy minimalnej oraz kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Taki wzrost kwoty wolnej oznaczałby zwolnienie z PIT emerytur i rent do kwoty około 2,5 tysiąca złotych. Zmieni się także próg podatkowy, zakładany jest jego wzrost z obecnych około 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy. Nowy Ład to jest propozycja, która zmienia filozofię podatku w Polsce, która da możliwość po pierwsze tym, którzy zarabiają mało, średnio, a nawet tym, którzy stosunkowo nieźle zarabiają, zwiększenia dochodów. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 2022 roku i ma z nich skorzystać 18 milionów Polaków. 7% PKB na zdrowie w 2027 roku, zniesienie limitów AOS, skrócenie kolejek do lekarzy, darmowa profilaktyka dla osób po 40 roku życia i liniowa składka zdrowotna bez możliwości odpisu od podatku to główne zmiany dotyczące ochrony zdrowia. Będziemy zmieniać ochronę zdrowia, będziemy inwestować zarówno w infrastrukturę, jak i w pracowników. Będziemy zwiększać kształcenie personelu medycznego. Będziemy starać się pozyskiwać zarówno młodych ludzi do zawodów medycznych, takich jak oczywiście lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, laboranci, farmaceuci. Polski Ład zakłada w ciągu najbliższych 5 lat powstanie wielu nowych inwestycji, m.in. ponad 2000 km nowych dróg ekspresowych i autostrad, mostów oraz obwodnic, 15 tysięcy km zmodernizowanych dróg kolejowych, ponad 4 tysiące nowych i wyremontowanych świetlic i szkół oraz ponad 3,5 tysiąca zmodernizowanych boisk i centrów sportowych. Prośba dzisiaj gorąca o to, aby składać złotówkę do złotówki, grosz do grosza, aby mieć pieniądze na wkłady własne, bo to też nie będzie tak, że te pieniądze będą w 100% finansować każdą inwestycję, którą polskie samorządy będą chciały realizować. Dzisiaj przychodzi czas przez najbliższe, myślę, 2 lata mocnego zaciskania pasa po to, żeby w bardzo mocny sposób i mądrego wydatkowania pieniędzy, aby móc później realizować te wszystkie inwestycje. Udało się zabezpieczyć środki na budowę S12 w ciągu, myślę, kilku miesięcy najbliższych. Ministerstwo Infrastruktury uzupełni listę dróg, na których są środki właśnie o trasę S12. To wszystko jest możliwe, tak jak powiedział pan poseł Kuźmiuk, dzięki środkom z Unii Europejskiej. Tych środków, przypomnę, jest zdecydowanie najwięcej w historii. Dotąd największa kwota, którą polski rząd uzyskał 7 lat temu, Donald Tusk, blisko 450 miliardów złotych. Według Polskiego Ładu państwo będzie gwarantować 100 tysięcy złotych wkładu własnego dla biorących kredyt na mieszkania lub dom, a korzystającym z mieszkalnictwa społecznego przekaże dofinansowanie do 160 tysięcy złotych w zależności od liczebności rodziny. Coś dla młodych rodzin, coś dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w dorosłe życie. Mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 metrów bez dodatkowych, często bardzo komplikujących sytuacje kwestii formalno-prawnych. Każdy, kto będzie kupował swoje pierwsze mieszkanie do 40 roku życia, ma pewność, że państwo zagwarantuje mu wkład własny. Wraz z narodzinami dzieci państwo będzie wspierać także spłatę kredytów na mieszkanie lub dom. Po urodzeniu drugiego dziecka 20 tysięcy złotych, trzeciego 60 tysięcy, czwartego i kolejnego dziecka po 20 tysięcy złotych.
Dobiegł końca remont kamienic Gąski i Esterki. Trwa procedura przetargowa na ekspozycję w planowanym tu Muzeum Historii Radomia. W środę inwestycje oraz odrestaurowane meble z apteki pod Białym Orłem wspólnie oglądali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz prezydent Radomia Radosław Witkowski. Remont i aranżacja w wyremontowanych właśnie kamienicach Gąskiej i Esterki Muzeum Miasta Radomia pochłonie blisko 8 milionów złotych. Środki na ten cel przekazał samorząd województwa. W jakim stanie myśmy przejęli te kamienice, Państwo wiedzą. Dzisiaj to są perełki. To jest odbudowa elementów Starego Miasta Kazimierzowskiego. Meble z apteki pod Białym Orłem wróciły po renowacji do Radomia. Apteka ta działała w kamienicy przy ulicy Żeromskiego 5. Została zamknięta w 2013 roku. Była najdłużej działającą apteką w mieście. Meble z niej w roku zamknięcia zostały wpisane na inwentarz Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. W ramach realizacji projektu budowy Muzeum Historii Radomia w zabytkowych kamienicach Gąskiej i Esterki zostały wysłane do całościowej renowacji. Jej koszt wyniósł 184 tysiące złotych. Ja tą aptekę widziałem dużo wcześniej, ale takiej jak dzisiaj nie widział jej jeszcze nigdy nikt z naszego pokolenia. Marszałkowie wspólnie z prezydentem przeszli także pod kamienicę Deskurów, która została zrewitalizowana dzięki wsparciu unijnemu przyznanemu przez samorząd województwa. Dotacja unijna na ten cel wyniosła aż 23 miliony złotych. Bo jesteśmy w miejscu szczególnym i charakterystycznym dla tej polityki zmian, czyli w radomskim mieście Kazimierzowskim, na radomskim rynku, bo właśnie tutaj dokonało się niewyobrażalne przeobrażenie, dokonały się zmiany. Dziś po tych 6 latach pokazujemy zupełnie nowe oblicze radomskiego miasta Kazimierzowskiego. Podczas briefingu marszałkowie przekazali na ręce prezydenta Radosława Witkowskiego flagę Mazowsza. Podsumowali także wsparcie, jakie ze strony samorządu trafiło do Radomia na różnego typu inwestycje. W sumie w ostatnich latach to ponad 1 mld złotych. Z tej puli ponad 600 milionów złotych to środki unijne. Do całego regionu radomskiego trafiło w sumie 4 miliardy złotych wsparcia. Miejsce do wspólnych spotkań, rozmów, warsztatów czy szkoleń. W kamienicy przy ulicy Trauguta 40 powstało wyjątkowe miejsce. Kamienica spotkań stworzone przez Fundacje Radomskie. 25 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Sąsiada. Z tej okazji młoda i od niedawna, bo od lata ubiegłego roku istniejąca w naszym mieście Fundacja Radomskie zaprosiła mieszkańców, sąsiadów na pierwsze spotkanie do swojej siedziby. Fundacja Radomskie działa m.in. na rzecz rozwoju twórczości artystycznej, profesjonalnej i nieprofesjonalnej, ale i nie tylko. Naszym celem jest integracja środowisk takich właśnie blisko nas, czyli sąsiedzkich. Działamy w obszarach dziennikarstwa, także działamy w obszarach kultury, sztuki oraz też w obszarze ekologii. Fundację tworzą pasjonaci, którzy związani do tej pory byli z różnymi środowiskami artystycznymi, dziennikarskimi czy ekologicznymi jako organizacja promująca kulturę i sztukę, ale wspólnie połączyli siły i stworzyli nowy projekt pod nazwą Kamienica Spotkań. Chcemy właśnie, żeby to było miejsce spotkania różnych osób. Różnych, którzy związani są ze sztuką, ale też takich, którzy mają różne pasje, którzy chcieliby się czymś podzielić albo czegoś się nauczyć też. I ten dzień właśnie sąsiada jest taką okazją, żeby po prostu zaprosić nawet tych najbliższych właśnie. Obeszliśmy wszystkich sąsiadów z tej wielkiej kamienicy i chcemy pokazać się, że tu jesteśmy i też jednocześnie zapytać ich, co oni by chcieli, żeby to się działo. Fundacja w Kamienicy Spotkań chce prowadzić działania międzypokoleniowe. Poza tym my takim pierwszym naszym zamysłem było, żeby też pomagać takim ludziom, którzy tworzą coś, mają jakieś pasje, ale tworzą, jak się mówi, do szuflady. I chcemy po prostu ich wyciągać, też pokazać ich działalność, bo może nie zawsze oni chcą to pokazywać, może nie potrafią. Kamienica spotkań funkcjonuje w kamienicy przy ulicy Trauguta 40. Konkurs organizowany przez Radomską Grupę Mediową został rozstrzygnięty. Zwyciężczynią rekordowej mamy została pani Renata. 26 maja to wyjątkowy dzień, święto wszystkich mam. To idealna okazja do podziękowania swojej mamie i sprawienia jej niezapomnianej niespodzianki. Z tej okazji Radomska Grupa Mediowa zorganizowała konkurs pod tytułem Rekordowa Mama, w którym można było zrobić mamie super niespodziankę i wygrać wyjątkowe nagrody.
Zasady konkursu były proste. Wystarczyło wysłać zdjęcie swojej mamy i napisać, dlaczego to akurat ona ma otrzymać tytuł rekordowej mamy. Do konkursu zgłoszono 30 mam. Wybór był naprawdę trudny. Rekordową mamą została pani Renata, którą zgłosił zięć pani Renaty, Sebastian. Akcja Rekordowa Mama. Czas zacząć. Szukamy pani Renaty. Za chwilę wręczymy jej te kwiaty i mnóstwo innych upominków. Nasza ekipa zaskoczyła panią Renatę w pracy. Dzień dobry. Czy pani Renata? Tak. Czy pani ma cudownego zięcia? Tak. No to ten zięć właśnie dla pani z okazji Dnia Matki chciałby wręczyć kwiaty, ale nie tylko, bo również mnóstwo innych voucherów, podarunków. Te kwiaty są dla pani, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ale spokojnie, to nie wszystko, ten Dzień Matki będzie jeszcze piękniejszy. Mamy torcik. Rekordowa mama, to jest właśnie ta nasza akcja, w której wziął udział pani zięć. No i w związku z tym to pani dzisiaj zostanie obdarowana tymi pięknymi prezentami. Ja wiem, że ręki nie będzie, ale proszę bardzo, tu jeszcze trzeba przytrzymać torcik. A w tą rekordową koszulkę rekordowej mamy, to chyba sami panią za chwilę ubierzemy. Dziękuję bardzo, matko, nie spodziewałam się naprawdę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Zięć jest kochany. Bardzo kochany. Można byłoby sobie wyobrazić lepszego zięcia? No nie. Nie zabrakło łez wzruszenia i sympatycznej atmosfery. Akcja Rekordowa Mama w Radomiu z Radiem Rekord i Telewizją Dami. No chyba taki Dzień Matki wyjątkowy. Tak, bardzo wyjątkowy. Dziękuję bardzo. Aż nie wiadomo, co powiedzieć. No nie wiadomo, co powiedzieć. Dziękuję, dziękuję bardzo. Oni naprawdę panią kochają. Słuchajcie, pojawiły się łzy, ale to są łzy radości, jak najbardziej. Tak. Jest pani zaskoczona? Bardzo jestem zaskoczona. Jej, aż sam bym panią po prostu ucałował w policzek. Piękna akcja i właśnie takie akcje organizujemy z Radiem Rekord i Telewizją Dami. Wszystkim mamom w dniu ich święta życzymy wszystkiego, co najlepsze. W imieniu Radomskiej Grupy Mediowej pragnę złożyć wszystkim mamom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Dużo zdrowia, pogody ducha i oczywiście pociechy z dzieci. A teraz zapraszam państwa na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.